Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Jesteśmy właśnie z Wojcieszkiem i jedziemy na obiad, ale jeszcze przed obiadem, gdzie jedziemy, powiedz? Na stację benzynową. Jesteśmy już na stacji, gdzie jedziemy? Ale jest kolejka, nie mamy gdzie się zatankować. Będziemy sikać do baru. O, do baku. Gdzie jedziemy? A nie, to tajemnica. Jaki to jest uparty człowiek. Jedziemy na coś dobrego. Jedziemy do Twinkle Candle, no. No dlatego no mówię na takie do... wow wejście tutaj, a ty co? Ale to zrobimy dopiero, wow! Jedziemy do Twinkle Candle. Są już dekoracje świąteczne, także bardzo nie mogę się doczekać. Mamy po prostu chyba najlepsze dekoracje, jakie mogą istnieć w ogóle przed sklepem. Widziałeś ostatnio, prawda? Widziałem wszystko. Nie ma tylko mojego zdjęcia tam. A z jakiej racji? Powinno być... Pracownik na... miesiąca? Ja się dowci wyostrzył. No i gdzie jest? No, o co tu chodzi z tą stacją benzynową? Masz dziwną energię dzisiaj. Znaczy jaką? Nie wiem, jakąś taką mocną. Tak, mam mocno, to prawda. No nie wiem, co mam robić, ale dalej, gdzie jest druga stacja? Podjedź do przodu. Nie widzisz, że tu jest miejsce wolne? Ale ja mam ten wlew z to poczekaj męki. Tu. Tutaj z lewej strony poczekaj. Wystarczy poczekać chwilę. Się denerwuję. Ja wiem, ale to 2 minuty i zatankujemy zaraz. Dobrze. Tak mówisz? A jedźcie! Żyłam w różnych miastach, w mniejszych, w większych, wychowałam się w Nysie, mieszkałam później w Krakowie, w Zakopanem, teraz mieszkam w Warszawie i ja zauważyłam, że naprawdę w Warszawie jest taki pęd, może nie wszyscy to mają, ale na przykład znaczna część osób, które znam, nasi przyjaciele, znajomi, moja rodzina, wszyscy żyjemy w takim pędzie. Na przykład jak jedziemy do Luki Rodziny i jesteśmy tam 2 dni, to nas już nosi, dla nas jest tam za spokojnie i my chcemy już, żeby coś się działo, gdzieś jechać, lubimy jak jest dużo ludzi, a wiem, że na przykład ludzie jak przyjeżdżają czasami z małego miasta do Warszawy, to ich bardzo denerwuje, że tutaj wszyscy pędzą i że jest właśnie tak pełno tych osób, także zobaczcie, jak to można się właśnie dopasować do miasta i do sytuacji. I my z Wojtkiem faktycznie chyba najmocniej jesteśmy tacy w tym pędzie i wszystko chcemy już szybko na teraz. Luka jest tak po środku, on lubi szybko, ale robić powoli i zawsze jak go gonisz. Szybko, 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 jedziemy, załatwiamy. Ciekawa jestem, czy ludzie z większych miast krócej żyją, czy jest w ogóle taka statystyka? Przez ten stres i przez ten pęd? Oh, it's time for Christmas. Oh, it's time. Przepięknie! No cudo, zaraz. Nie, no to jest niesamowite, to w ogóle nie oddaje tego, jak ten domek jest wielki. Mamy inaczej, tutaj chatkę piernika Baby Jagi. Jak ja jestem niesamowity na tle tego domku. Bardzo malutki jesteś na tle tego domku. Moment. Jezu, to po prostu wygląda jak marzenie. Marzenie. Ciastka piernikowe, te serduszka, Boże. Jakie to jest piękne. O, szaleje. Ja widziałam, słuchajcie, ja widziałam efekt na zdjęciach, ale na żywo to jest po prostu gigantyczne. Czy wy to widzicie? Jezu, czy ma ktoś taki sklep w Warszawie, w Polsce, tak przydekorowany? O, szaleje, to zaraz przysięgam. Mamy już czerwony dywan. Jak ładnie. Pięknie. Sezamie, otwórz się. Zobacz, co się u góry dzieje. Jezu, zobacz. Pięknie. Ale piękne zdjęcia w ogóle z tym ciastkiem będą. Będą. Mega. Sprzedajemy ostatnie 4 sztuki. Proszę uprzejmie. Po cenach bardzo promocyjnych. Ale ty masz ze mną dobrze. Dzień dziecka. Dzisiaj znowu? Przychodzi, wybiera tu. Dobrze mieć córkę, co? Która ma sklep z takimi świeczkami. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Baw się. Szalej. Ja mówię wow, klienci mówią wow. A jak się robi coraz ciemniej, to jeszcze piękniej to wygląda. Właśnie jak ta chatka jest tak oświetlona. Musimy jechać dalej, ale po prostu nie chce się. Patrzy się na to i się nie chce.
jest obłędnie. Jak będziecie tutaj pod Twinkle, to róbcie zdjęcia, wstawiajcie, oznaczajcie mnie i ja będę po prostu się bardzo cieszyć, bo... No bo to jest takie, wiecie, moje królestwo świąteczne. Pa, domku! Pa! Domku, pa! Piernikowie! Mała przerwa na reklamę. Słuchajcie, teraz na Ocean Support zaczyna się największa promocja w roku. Z moim kodem ANDZIASALE dostaniecie minus 50% na wszystko. Bez kwoty minimalnej, bez żadnych ograniczeń, cały asortyment o połowę tańszy. A ubrania z mojego linku możecie otrzymać nawet do minus 70% taniej. Także już Wam pokazuję, co warto zakupić na Ocean Support. Moja nowość w szafie to barankowa koszula, jak wiecie, ja mam taką w błękitnym kolorze i zamówiłam sobie specjalnie czarną, troszeczkę bardziej taką oversize'ową i tutaj Wam pokażę, że to jest rozmiar S, więc w rękawach ona jest taka luźniejsza, ogólnie jest większa, także jeżeli nosicie na co dzień rozmiar S i chcecie, żeby te koszule były takie idealne na Was, to ja bym zamówiła rozmiar XS, jeżeli nosicie S. Bluzy, kurtki, tego typu koszule zawsze zamawiam XS, a jeżeli chodzi o spodnie, to zawsze biorę S-ki i tutaj zobaczcie, na sobie mam też nowość, bo są to czarne, dresowe spodnie, bardzo wygodne do ćwiczeń, na jogę, do chodzenia na co dzień, ale one są właśnie takie szerokie na dole. Ja ostatnio z takimi szerokimi spodniami bardzo się polubiłam, bardzo dobrze się w nich czuję, także jeżeli szukacie czegoś takiego, to na Ocean za bardzo znajdziecie. Wszystkie ubrania, które Wam pokazuję, na stronie znajdziecie w różnych kolorach i mam na sobie bomberkę, którą możemy nosić jako taką kurtkę przejściową lub jako taką po prostu bluzę. Świetnie się sprawdza. Mamy tutaj gładkie rękawy, no a tutaj na środku jest taki cieplutki, milutki baranek. Super na stronie są teraz leggingsy, które możemy nosić po prostu na siłownię, tak na co dzień do tych koszul barankowych, ale nawet i pod stroje snowboardowo-narciarskie. I musiałam jeszcze raz skoczyć w tą koszulę tylko błękitną, żeby pokazać Wam, jak pięknie ona wygląda. Dla osób, które nie widziały, może pokazywałam na Instagramie i bodajże w poprzednich filmach, ale tak bardzo mi się ona podoba, jeszcze właśnie w połączeniu z tymi srebrnymi butami, z leggingsami. Jeżeli wybieracie się w góry, to polecam, naprawdę polecam, bo to jest rewelacja. Kombinezon, który jest na takich fajnych, rozciągliwych paskach z paskiem, więc bardzo fajnie nam tutaj robi talię. Ja mam rozmiar S, kurtkę mam rozmiar XS i te zestawy są w różnych kolorach. Już do mnie idzie kolejny kolor, chyba z dwa zamówiłam sobie, różowy i niebieski, więc pokażę Wam już te kolory następnym razem, ale zaufajcie mi, że to tak świetnie wygląda i w ogóle te rzeczy są takie ciepłe, są takiej dobrej jakości, że jeżeli teraz jest taka duża zniżka, to po prostu żal nie skorzystać i nie kupić sobie naprawdę fajnych rzeczy na zimę. Kolejna super opcja to taka barankowa, krótka bluza, ona jest tutaj rozpinana, mega jest, mi się w ogóle wszystko podoba, co barankowe, co z tego materiału i do tego może sobie założyć albo jeansy, albo leggingsy, no po prostu co chcemy, wszystko będzie pasowało. Tu macie taką opcję z mongoosami. Założyłam jeszcze jeansy, żeby pokazać Wam, jak fajnie ten baranek wygląda z innymi spodniami. I tak to się prezentuje. Linki kod macie w opisie, także korzystajcie, póki te rzeczy jeszcze są i ruszamy z vlogiem. Zjedliśmy już 25 854 kaczki. Nie, na dwójkę. Czasami czwórkę. Tutaj jest taka fajna karteczka i tutaj jest właśnie napisane, ile od otwarcia restauracji, tak? Sprzedano tych kaczek. I jak się zbierze 5 takich karteczek, to się dostaje butelkę Prosecco. A jak się zbierze 10, to się dostaje za darmo kaczkę. Tak. I przechodzimy to od tylu lat i nigdy, ze sobą tego nie zbieramy. No ale może zaczniemy. Dobra, ja schowam, bo szkoda. Ja zawsze chowam te bloczki, tylko po prostu nie wiem, gdzie je mam później. I to tak wygląda. Tak samo ja. No. Zawsze dostajemy ciasteczko z wróżbą w środku, po jedzeniu i jeszcze na wynos. Zobaczymy, co będzie tym razem. Ostatnim razem, jak otworzyłam ciasteczko z wróżbą właśnie w tej restauracji, to miałam karteczkę, sekundkę, czy zostaniesz moją chrzestną, Melisa. I trzymam sobie z tyłu telefonu, a teraz już Wam powiem. Niektórzy ludzie są zadowoleni z siebie, oni mają krótką pamięć. Sobie otworzę kolejne, co to? Mama. To ja była żona. Tak. Oglądasz ją na Instagramie? Pewnie, zawsze.
Mamie też ogląda. Wiem. Dlaczego mam się nie oglądać? Bardzo lubię oglądać mamę. A moją byłą żonę. I moją mamę. A twoją mamę, czy to coś złego? No nie, absolutnie. No to bardzo dobrze w takich warunkach żyjecie. Tak jest. Oby tak było. Tak jest. Lepsza mała ryba na stole niż duża w strumieniu. To prawda. Jedziemy. Cztery ciastka zjadłam. Uuu, dupa urośnie. Będzie duża dupa, la 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 la. Byłam ostatnio w TK Maxie, nagrywałam tam dla was rolkę, no i nie mogłam się po prostu powstrzymać, żeby nie kupić kilku rzeczy i tak. Wyposażyłam się już w dwa worki na prezenty. Ja kiedyś wypychałam takie worki na przykład papierem albo folią i normalnie sobie tak stawiałam, nie wiem czy pamiętacie, obok choinki, to ładnie wyglądało jako dekoracja, ale w tym roku stwierdziłam, że po prostu popakuję każdemu prezent w taki worek. Dlaczego? Zawsze lubię rozkładać prezenty na kilka torebek, żeby było tak, wiecie, obszernie, żeby każdy dostał po kilka prezentów, natomiast będziemy mieć w tym roku tyle osób na Wigilii, że nie ma możliwości, żeby każdy miał kilka torebek, bo po prostu my się nie pomieścimy, nie będzie przejścia, więc do jednego wora zapakuję różne rzeczy. On jest naprawdę duży, więc na pewno wszystko się tutaj fajnie zmieści. Kupiłam dwa, zazwyczaj po prostu tylko kilka wisi na takim wieszaku, więc wzięłam dwa, ale będę następnym razem to wezmę kolejne i kolejne i tak do świąt się uzbiera. I totalnie nie mogłam się oprzeć temu oto zestawowi. Tutaj jest miseczka i kubek i to jest elf. Tutaj mamy jakby brzuszek i nóżki, a tutaj jest miseczka. Postaram się wyjąć. To jest moja ręka, więc kubek naprawdę jest spory. Ale ta miseczka! Był też taki Mikołaj z głową Mikołaja, ale ten elf ma takie odstające uszy, więc pomyślałam sobie, że jak Charlie będzie jadła zupę albo płatki, no to takie bajkowe, magiczne, więc no nie mogłam się oprzeć. I jeszcze tutaj wypatrzyłam dla Luki do picia espresso takie kubeczki. No tak żałuję, że takich dużych kubków nie było, ale no... To jest najlepszy motyw dla mnie. Ja tak uwielbiam motyw laski cukrowej, takiej świątecznej, ociekającego lukru. Dla mnie to są święta. Jak patrzę na takie coś, to po prostu się rozpływam. No i taki malusieńki jeszcze jest. Typowy po prostu na espresso, bądź na jakieś kakao, ale dla Charlie. Takie malutkie, więc wzięłam, ale myślę, że jeszcze kopnę się znowu do TK Maxa, bo jak będziemy mieć te 16 osób u siebie na świętach w domu i nawet, nie wiem, no niech 8 osób zechce takie espresso z rana, to wtedy będę przygotowana. Ten zestaw kosztował 59 zł, a ten zestaw kosztował 49. Nie ma Charlie, niestety. Nie mogłaś tak powiedzieć! A jak miałem mówić? Nie mogłaś powiedzieć, nie mam. Dobra, zamykam jeszcze raz. Nikogo tu nie ma! A gdzie ona jest? Ja nic nie wiem. Kupiliśmy szampon? Niuniu! Charlie! Kupiłam to dla ciebie. Dziękuję, to ten co chciałam. A ty co kupiłaś? Pokaż. Wow, taki piasek do zabawy. Fajny. Jak byłam mała, to bardzo lubiłam takie rzeczy. Ding dong, spadł już śnieg. Pierwsza gwiazdka z nami jest. Jest ktoś taki, ktoś kto chce właśnie dziś odwiedzić się. Miły starszy, śliwy pan z wielkim workiem przyjdzie sam i dostaniesz to, co chcesz. Dzisiaj jest magiczny dzień. Brawo! Mistrz świata! Jesteś mistrz świata, dokładnie. Tutaj chyba jakieś laurki dla tatusia są malowane. Tak, dla taty i dla mamy. O, a ty co? Też dla taty albo dla mamy? Tak, ja rysuję serduszka, bo to jest jedyna rzecz, którą potrafię. To teraz to ci wychodzi, tak? Czarne?
Nie? Znaczy te w środeczku ładne, ale te na dole jakieś dziwne. Zobacz, jak nie ładne. No nie, no Niunia, to perfekcyjnie. Ja się bardzo staram, ja naprawdę nie mam tego. O, te w środku to ty robiłaś? Jeszcze w lewo? Wszystkie ja robię. Te na centralnym środku, zobacz. To? To jest środek? To? O, no. To ty? To ładnie. Myślałeś, że Niunia? No. Nie żartuję, ale bardzo ładnie. Dzięki. Nie, ale Niunia to jednak maluje najpiękniej. No właśnie, z tej żony chwalisz. I dziecko. Dostałam od Michaela i Jani taki prezent urodzinowy. Świąteczne herbaty, czekolada. Tutaj jest syrop malinowy, laski świąteczne w środku. Byliśmy ostatnio podrzucić im Charlie, żeby się zajęli. Jako wiecie, ojciec chrzestny i przyszła żona ojca chrzestnego. I przy okazji tak niespodziewanie dali mi taki prezencik. Jezu, ale to pachnie. Dopiero co otworzyłam, a po prostu jest taki mocny zapach. Mega, ja kocham herbatki. Chcesz cukiereczka mysza? Nie, absolutnie. A czekoladkę? Mam czekoladkę. Nie. Pyszną. Dziękuję. A chcesz herbatę z syropem świątecznym? Tak. Chciałam wam zaznaczyć, że już podaję herbaty w tych kubkach starbucksowych świątecznych, ale ja w sumie ich nie schowałam i cały rok one stały u nas i tak sobie piliśmy z nich. Kupuję teraz, jeszcze chwila, poczekaj, bo kupiłam w Biedronce, to już jest moje któreś opakowanie, żurawinę. I powiem wam, że to jest rewelacja. Wrzucamy sobie do kubka, to tak pięknie wygląda. Pyk. Daje taki aromat tej herbatce. No super jest. Teraz możesz już sobie zabrać. O Jezu, delikatnie. Mogę coś zaznaczyć. Co możesz zaznaczyć? Że ten vlog to fotomontaż, bo po ostatniej scenie, gdzie zaproponowałaś mi herbatę, minęło 2 godziny. I dopiero ją piłem. Nie, pół godziny, ale rozmawialiśmy bardzo intensywnie. Intensywnie rozmawialiśmy. Gdzie ta obiecana herbata? Stały puste kubki. Godzinę minimum. Delektuj się. Już tak na sam koniec powiem wam, że tyle w życiu się u mnie ostatnio dzieje i ja po prostu sama nie dowierzam w to. I nie rozumiem, jak pewne rzeczy chcesz same powiedzieć? Do mnie... Właśnie nie. Nie lubię mówić, dopóki coś już nie mam tego i nie pokażę zaraz, więc nie powiem, ale myślałam, że tak na tych kalendarzach adwentowych moich się skończy. Na tym, że zamieszkamy w domu i spędzimy święta, a niedawno okazało się, że jeszcze czymś was zaskoczę w tym ale roku. Ale musisz to powiedzieć teraz, że nie ciążę, bo i tak już wszędzie piszą, nie, że nie, tak, bo to brzmi. Naprawdę nie jestem w ciąży, ja wiem, że wyglądam może, no... Nieprawda. Tak, trochę czasami tak, no... Ja wiem, półki, słodycze i tak dalej, ale nie. Coś innego, natomiast... Jeszcze raz powiem, nie lubię mówić, dopóki tego nie mam namacalnie, nie? Dobrze. A pomacamy jutro rano już trochę. Dobranoc. Cieszę się, że ze mną tutaj jesteście. Vlogmasy, zaraz zaczynamy. Mi się wydaje, że już ten vlog jest bardzo taki vlogmasowy, klimatyczny, bo tutaj jakieś świąteczne rzeczy, ale to już samo przychodzi po prostu. Nie da się uniknąć tych świątecznych rzeczy. Co to? Tak LeBron James jest królem i jest królową vlogmasów i tak sobie celebruje punkty. Jeszcze raz, że nakładam ci koronę, rozumiesz? Zaczynamy vlog was. Dobranoc, pa!